sport w aktualnościach i miła niespodzianka w siatkarskim Pucharze Polski. Sanocki TSV pokonał wyżej notowany KPS Siedlce 3-1 i awansował do kolejnej fazy tych rozgrywek. W starciu obydwu pierwszoligowców to goście wydawali się być faworytem. KPS w rozgrywkach pierwszej ligi zgromadził 10 punktów więcej od Sanoczan, ale pucharowa rywalizacja rządzi się swoimi prawami. Gospodarze wygrali pierwszą partię do 22, w drugiej skuteczniejsi byli rywale. Trzeci set zacięty tylko na początku, później miejscowi uzyskali 3, a następnie 5-punktową przewagę. I w końcówce przy stanie 22-17 zdobyli 3 punkty z rzędu. TSV prowadził 2-1 i rozstrzygnął mecz w czwartej odsłonie. Sanoczanie przegrywali w tym secie 15-17, ale wtedy zanotowali kolejną świetną serię 5 zdobytych punktów. Siatkarze KPS-u nie byli już w stanie odwrócić losów rywalizacji. TSV wygrał tego seta do 20, a cały mecz 3-1. Faworyci mają troszeczkę gorzej, bo zawsze muszą udowadniać, że są lepsi. A drużyny niżej notowane nie mają takiej presji może związanej z wynikiem. Na pewno fajna przygoda nas czeka, bo jesteśmy już bodajże w 6. rundzie Pucharu Polski. Jako Beniaminek na pewno to jest dla nas fajne osiągnięcie, no ale ważna jest też dla nas liga. Dla Beniaminka pierwszej ligi to jeden z największych sukcesów w 12-letniej historii klubu.